și acele. Sfântul Pavel. Cred că este fanem. Kiedy odchodził z Efezu i szedł do Jerozolimy, w ogóle to był ciekawy człowiek. On mówi tak: oto teraz zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. I jak takie teksty się czyta, to jak się chce otworzyć na to serce, to to człowieka natychmiast stawia do pionu. Natychmiast. Uciekają takie myśli pod tytułem: Boże, co mam robić? Powiedz do mnie wyraźnie, bo jak nie zrozumiem, to w ogóle się wykończę. Boże, Boże, Boże. A mój tak. Oto teraz zniewolony przez ducha. Idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam czeka. To nie koniec. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Takie miał prowadzenie Paweł. Święty Paweł takie miał prowadzenie. Mocne prowadzenie. Ale chcę wam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Wiesz, kiedy głosisz Ewangelię ludziom, kiedy niesiesz im Chrystusa, kiedy zanosisz im poselstwo, to wielokrotnie przychodzi diabeł później i mówi: za mało, za słabo, za cienko, za mało namaszczenia w tym było. Zrobiłeś słabą robotę. Rozumiesz? To jest klasyka. A Paweł mówi tak: dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Święty Paweł miał wolne sumienie. Dlaczego? Jemu wystarczyło wiedzieć, że nie uchylał się od tego, aby zwiastować wolę Bożą. Jego w ogóle nie interesował zwrot. On mówi tak: nie jestem winien niczyjej krwi. Niczyjej. Jestem swobodny i wolny w swoim sumieniu. Dlaczego jestem wolny i swobodny? Bo nie uchylałem się, aby wam głosić całą wolę Bożą. Wiesz, o co chodzi? Wystarczy się nie uchylać. Wystarczy się nie uchylać. A resztę zrobi Święty Duch. Rozumieć. Twoja rola kończy się w momencie, w którym ty, nie uchylając się, zrobisz ruch. Zrobisz ruch. Nie uchylając. Przypomniała mi dzisiaj Ania, jak zwiastowała Ewangelię księdzu, przypomniała mi, jak siedząc w więzieniu, miałem taki komfort co jakiś czas i organizowałem sobie samotne siedzenie. Bardzo się o to starałem, modliłem się, potem składałem wniosek i oni mi pozwalali siedzieć samemu. I miałem taki moment, że siedziałem kilka tygodni sam i wszedł ksiądz po kolędzie, bo on tam chodził do tych cel. I wszedł do mnie, do celi. Od razu na progu zaczął, już nie pamiętam, jakieś teksty swoje rzucać. Przymknął oddziałowe drzwi. Ja stoję na końcu tej celi, tak on przyszedł i tutaj mówi. Już nie będę sobie mówił, przede wszystkim mówię się uspokój. To jest bardzo ważne. On się na mnie patrzy. A na ścianie wisiało takie moje zdjęcie z chrztu, z kościoła zielonoświątkowego. Ja mówię: posłuchaj. Ja na to zdjęcie spojrzałem. Ja mówię: jestem narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. Mówię: usiądź. I on usiadł. I ja zacząłem głosić się w nim. I on, Darek miał na imię. Po wszystkim Darek wstał, uścisnął mi rękę i mówi: módl się o mnie. I wyszedł.
o co chodzi. Moja rola zakończyła się wtedy, kiedy zdecydowałem się głosić temu człowiekowi. Wykonałem całą wolę Bożą. Reszta należy do Ducha Świętego. Nie jestem winien krwi. Musisz to rozumieć. Nie wolno ci myśleć, że powinienem więcej, mogłem dalej, trzeba było lepiej, bo to jest diabeł, oskarżyciel braci. Taki ma zawód. Przychodzi i oskarża cię, że jesteś słaby, cienki, że nie poszedłeś należycie do przodu, że nie pociągnąłeś należycie człowieka w Duchu Świętym. A Paweł mówi tak, Paweł, rozumiecie? Czytamy Dzieje Apostoła. On mówi, nie jestem winien niczyjej krwi. Pozwiastowałem wam całą wolę Bożą. Całą wolę Bożą. Chcę, żebyś to zrozumiał. I nie dał się diabłu oszukiwać. Jesteś człowiekiem petardą. Takim jesteś człowiekiem. Takim jesteś człowiekiem. I takiego siebie powinieneś widzieć, że kiedy ty idziesz i ty głosisz, to jest wstęp do działania Świętego Ducha, a on już na tym poleci jak mesterzyk. Jak się będziesz dzisiaj modlił, powiedz, Boże, ja już nigdy nie dam się szukać nikomu. Ponieważ święty Paweł był wolny od krwi, gdyż zwiastował twoje słowo, a potem odchodził. I ty tak dzisiaj podziękuj Bogu, a powiedz do diabła dzisiaj, nigdy mnie więcej nie oskarżysz, ponieważ ja wiem, gdzie się kończy moja rola, a gdzie zaczyna się rola Świętego Ducha. Ojcze, wywyższamy ciebie. Ojcze, my ogłaszamy, że ty jesteś ponad wszystkim, ponad każdym, ponad wszelką myślą, emocją, ponad wszelkim działaniem ciała. Ty, Święty Duchu, ty, który jesteś Bogiem, ty, który jesteś Panem, ty, w którym wszyscy żyjemy i wszyscy się poruszamy. Wywyższamy Twoje imię. Wywyższamy Cię, Królu. Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad każdym człowiekiem tutaj. Nad każdym człowiekiem. Potężnego imienia, Jezus, nad każdym człowiekiem. Według Twojego słowa manifestujemy, Ojcze, teraz naszą wiarę. Ogłaszamy, że zbawienie należy do nas. Oh.
Yeah.
Siebie za mnie dał.
Yeah.
Jesus, oh, Jesus.
Я воа на лунай, мой Бог.
Kto
swoje pole misyjne. Powiedz: Boże, dziękuję za to pole misyjne. Dziękuję Ci za moją misję. Dziękuję Ci za moją misję. Wszyscy ci ludzie, którzy mają z Tobą kontakt, to Twoja misja. Twoja misja.
Łaską zbawieni, łaską sprawieni.
Ласком, справедливее.
zbawieni, łaską usprawiedliwieni. I przez baranka krew, łaską zbawieni, łaską usprawiedliwieni. I przez baranka krew, łaską zbawieni, łaską usprawiedliwieni. I przez baranka krew, łaską zbawieni, łaską usprawiedliwieni. I przez baranka krew, stoję tu, gdzie miejsce najświętsze. Przez Jezusa krew mogę tu stać. Stoję tu, śpiewając i wielbiąc, wywyższając Jezus Twój krok. Stoję tu, gdzie miejsce najświętsze. Przez Jezusa krew
całe posłannictwo, całą moc. Kiedy będziesz szedł do ludzi, głosił Ewangelię, to będziesz traktował ich z miłością. Kiedy będziesz mówił im prawdę, będziesz traktował ich z miłością. Nieważne, jak oni będą traktować cię. Nie myśl o tym, jak oni cię traktują, bo to nie jest miłość. Skup się, jak ty ich będziesz traktował. Zrób plan. Zrób plan traktowania ludzi. Zrób plan. Chapata sakata labata rala seke medesele mena lahadi. Habalaresa, zrób plan na całe życie. Jak traktować ludzi. Szamaralany satene menehala basanine lai. A to ci zapłaci. Szalarlarne padelarne sesilarana sesilarana szapotulara sanima. Ludzie niech robią co chcą. Szalarabalane sesilarana. Pragnę się skryć.
Boga. Wobecności Twej.
skrzydeł Twych pragnę się skryć. W mocności Twych, w cieniu skrzydeł Twych pragnę się skryć. W mocności Twych, w cieniu skrzydeł Twych. Thank you.
partnerem.